Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 23 na moim kanale. Odcinek nagrywany tego samego dnia co kilka poprzednich w sumie, więc czyli 30 maja około godziny 21.30. Dobra, jakie mamy postępy? Co się zmieniło od poprzedniego odcinka? Zebrałem sobie pola z rzepakiem 1, 2 i 3. Zebrałem sobie pszenicę na czwórce na nowo zakupionym polu. Przewinąłem 2 miesiące, jak tam ogarnąłem na tej piątce wszystko, bo chyba jeszcze na odcinku było. Zebrałem sorgo na piątce. Teraz właśnie jestem świeżo po zbiorze. Tyle z tego wyszło, także też około 30 tysięcy litrów. Tak wyglądają moje stany magazynowe. Tu jest jeszcze w Sirosie 30 tysięcy litrów. Sorga z tych moich pól trzech początkowych. No i tak to generalnie wygląda. A, jeszcze świeżo po poprzednim odcinku pojechałem sobie sprzedać te jajka jeszcze od kur, te ponad 1000 tam sztuk, litrów, za które też dostałem 4500, więc teraz mam na koncie ponad 3000 dolarów. Napełniłem jeszcze środek chwastobójczy, silnik to chyba napełniłem jeszcze w poprzednim odcinku, na styk tu starczyło na obsianie tych wszystkich tutaj pól, jeszcze po pszenicy, po sorgu rzepakiem, także na styk tu dosłownie nawozu to już jest minimum. Wszystko jest ładnie odchwaszczone, nawiezione. Także za 2 miesiące będą kolejne żniwa. Pola numer 1, 2, 3 i 4 z rzepakiem. Na piątkę jest świeżo po zasianiu, także 4 miesiące trzeba będzie przewinąć, czyli w maju. W marcu będą wszystkie pola, w maju będzie ta czwórka. Piątka, przepraszam. Tyle już można się pogubić, nie? A dzisiaj, jako że mam 3000 dolarów, no i jest styczeń, więc południe akurat, spoko całkiem cena. Całą sobie sprzedamy. Myślę, że tutaj w tym miejscu było 74, jest 73. Także chyba jest ok ta cena. W młynie zbożowym może coś nam jeszcze urosło, ale na razie nie. Więc sobie zwolnimy czas w takim razie. No i sprzedamy sobie to sorgo. Dwa takie kursy z tymi dwoma przyczepami mamy. Może sobie w sumie jeszcze wysypiemy do silosu, żeby zobaczyć, ile tego wyszło. A, i pszenicy wyszło. Tyle. Z tego pola numer 4. Tutaj po lewej. Czym ja jadę? Tu jest kombajn. W sumie to małe spaliwa, 20%. Także tu mamy prawie pełny zestaw. No, do drugiej przyczepy wyszło tam jeszcze z 20% około. Może z 15, z kilkanaście myślę procent. Wysypiemy sobie to sorgo do silosu, potem z powrotem je załadujemy. Także może bez sensu. No ale dzięki temu zobaczymy sobie, ile wyszło tego sorga z pola numer 5. Nowego pola, dopiero wsypanego. Także tam było troszkę nawiezione. Elegancko. No bo z poprzednich tutaj moich trzech pól było tam 30 tysięcy z groszami. Czyli z pola numer 1, 2 i 3. Teraz mam jeszcze czwórkę i piątkę. Na wszystkich posiałem rzepak. Tym się teraz tutaj zajmuję. Także sobie wysypiemy, zobaczymy. No i lecimy na sprzedaż z tym sorgiem. No bo teraz jest akurat spoko. Spoko jest akurat moment na sprzedaż. No nie starczy mi tutaj. Muszę znowu siewnik napełnić, kupić te nasiona, nawozy. Więc kilka tysięcy zapłacę i to nie 3. Potem jeszcze pracowników. Środek chwastobójczy tak samo, tak dalej. Więc jednak tutaj trzeba trochę tego mieć. W sumie to możemy zobaczyć, że sorga mamy 61 tysięcy prawie. Czyli generalnie prawie 31 tysięcy wyszło tego sorga z pola numer 5. Nowo zakupionego. Prawie 2 hektary ma to pole. Tyle ampul aktualnie po lewej stronie widać. No i sporo tych hektarów, nie? Sporo tych hektarów. Także fajnie, fajnie to wszystko tutaj się rozwija. Tak, zajmiemy się dzisiaj sprzedażą sorga między innymi. 42 tysiące litrów. Zostało tam jeszcze ile? Niecałe 30, tak? Tak, 24 tysiące. 24 tysiące. Dobra, idziemy na południe. W takim razie, tam już było bliżej z tego pola. Aczkolwiek postanowiłem jeszcze zjechać na farmę. Dobrze, także fajnie mieć te kury. Ostatnio sobie zarobiliśmy kilkadziesiąt tysięcy. A i mogę wam też finanse pokazać ogólnie.
Będzie widać, co tam sobie zakupiliśmy kilka miesięcy temu i tak dalej. Na odcinku, poza odcinkiem. Będzie elegancko. Tu jeszcze jest kumbuń. Rozważam, czy tutaj tego kombajnu troszkę nie ulepszyć, nie przyspieszyć. Jeszcze się nad tym zastanawiam, ale może się akurat zdecyduję w tym odcinku. Dziś na padzie nie gram, także mogę coś tam pójść z boku, nie? Mam nadzieję. Ale w sumie sobie przyciszę. Co on tak tu zwolnił? Matko Bosko. Jak tu pod górę. Jest. No ma co ciągnąć. Troszeczkę. Także mamy styczeń. No fajny czas na sprzedaż. Akurat Sorgo postanowiłem sprzedać. No byłam też trochę rzepaku, ale tego akurat trzymam, magazynuję. I chcę uzbierać większą ilość, zanim tam będę z nim coś robił. No mam jeszcze pszenicę i jęczmień. Trochę tam dla kur. Pszenica właśnie z nowo zebranego pola. Całkiem spoko są te pola. Tam po 4, 5... od 3... 3, 4 i 5 przejazdów było. Rozsiewaczem i... Znaczy rozsiewaczem wiadomo mniej, a opryskiwaczem więcej. Także na jednym 3... 3 chyba rozsiewaczem i 5... opryskiwaczem? Jakoś tak? I na drugim też tam jakoś 4 na styk chyba było opryskiwaczem i 3 chyba rozsiewaczem, jakoś tak tylko tam akurat większy zapas był. Dobra, 29 tysięcy dolarów za taką jedną przyczepkę, 18,5 tysiąca litrów. Także elegancko. No myślę, że około 80-90 tysięcy zarobię z tego Solga dzisiaj. I całe 100 tysięcy pewnie będę miał na koncie. 29 tysięcy kolejne przyczepy. No i lecimy na farmę po kolejny zestawik. Fajnie, już jest ten zestaw przyczep. Elegancko, tu można 37 tysięcy litrów Solgu zabrać. Tutaj mamy mleczarnię. No, żeby krowy tu ogarnąć i kupić i oborę i te wszystkie maszyny, to też trzeba trochę kasy uzbierać. Tak samo bawełną bym się chciał zająć, ale to też trzeba kultywatory, trzeba siewnik. No i kombajn chyba najdroższa rzecz. Tylko do kostek jest ten 20 tysięcy litrów, te kostki takie duże robi. John Deere już do okrągłych, tak samo jak w 20 właśnie, tak jak w 20 był, a już tutaj nie ma. Akurat. Tak samo sieczkarnia, tylko jedna jest. Trochę bieda. Lipa też nie ma żadnej mniejszej przyczepy samozbierającej. Też to nie są wcale tanie rzeczy. Aha. Dobra, napełniamy 24 tysiące litrów sorga. Jeszcze nam niecałe zostało. Także pierwsza pełna przyczepa, no i druga dosłownie tam 1/3 będzie napełniona. Dobra, pierwsza pełna. No, to już by na małą weszło, nie? 5,5 tysiąca. Końcóweczka. No, mało to jest krów. Przyczepa akurat. Także myślę, że niecałe. No, czy około 100 tysięcy będę miał na koncie. Także może coś tam jeszcze sobie zakupimy w tym odcinku. Bo tak rozważam i myślę, że warto. Przyspieszy to pracę. Tu jest już po lewej ogłoszenie o pracę chyba, drając. Szukałem programistów. Dobra, lecimy. Lecimy na punkt skupu, ostatnim już kursem. Ładna górka. Redukować musi. Zwalnia. Tutaj po prawej owieczki mieliśmy.
Też tam prawie 100 tysięcy kosztuje, niecałe 100 tysięcy zagroda, aczkolwiek dużo więcej na maszyny, nie? Kosiarki. A owce akurat jedzą trawę, tylko trawę. Z tego to wiem. No i dobra, dojeżdżamy. Wysypujemy. Kolejne niecałe 30 tysięcy. Nieco ponad 21 za tą pełną przyczepę. No i tu końcóweczka. No, 99 tysięcy dolarów prawie. Także też ładny przychód. Jakoś tam 95-6 tysięcy. Ją ustaliśmy. No i dobra, w sumie to puszczę pracownika, żeby dojechał. Żeby dojechał gdzieś tu na farmę, może być. Potwierdź pozycję, potwierdź obrót, zamknij mapę. No i wejdźmy sobie do sklepu. Wejdźmy sobie, żeby jego nie stresować. Wejdźmy sobie, tu jeszcze mam rozsiewacza, opryskiwacza. Ten John Deere z silnikiem też by go należał zatankować jedną piątą paliwa. Wejdźmy sobie do sklepu w takim razie. I kupmy sobie header do zboża od Klasa za 70 tysięcy. Mam nadzieję, że będzie śmigał dobrze. Mam nadzieję, że będzie dobrze śmigał. Dobra, tym żądnierem trzeba będzie podjechać. Trzeba będzie podjechać. Napełnić sobie na lewy górny róg. Dobra. Możemy na razie go zwolnić. Zresetujemy sobie do sklepu. Tego Maseja. Nie ta zakładka. Tego Maseja i ten header. Dobra, rozsiewacz możemy zabrać na farmę. Z przodu go podpiąć. To jest też prawie pół rozsiewacza. Też niedługo trzeba będzie napełnić go. Tak samo ten siewnik. Dobra, jestem na sklepie. No i mamy 6-metrowy stary header do kombajnu i prawie 11-metrowy od Klasa. Tu jest ten punkt. Tutaj jest ten punkt. Także sprzedajemy od razu 22 tysiące. Co ciekawe, mogę Wam też pokazać, że tu sobie wejdę, to tutaj ten header, który bym chciał sprzedać z tego menu, kosztuje 19 857, a tutaj już wystarczy podjechać pod sklep, jeden klawisz, no i jest 21 800, także 2000 więcej się dostaje, 10%, prawie 11 godzin pracy, 65 miesięcy. No po miesiącach w sumie sprzętu, nie? Można sobie uświadamiać, ile tu gram poza odcinkami. 65 miesięcy, prawie 11 godzin, 22 tysiące prawie. Sprzedajmy, sprzedajemy. Mamy teraz prawie 30 tysięcy na koncie, teraz już 50. Także myślę, że na spokojnie możemy sobie pracować trochę na inne rzeczy też, starczy kasy. Prawie 51 tysięcy. Elegancko. Także bierzemy. Bierzemy sobie ten header. No i też trzeba będzie. Nie podpina się sam. A teraz się podpiął. Ok. Zjedziemy też sobie. Masejem.
Zjedziemy sobie też masejem. No i przewiniemy 2 miesiące, żeby ten rzepak już był gotowy. Do marca, także elegancko. Może być do 8. Jak najbardziej. Także ogólnie teraz to ostatnie pole numer 5 jest o 2 miesiące przesunięte, więc... Więc w innych miesiącach się jej zbieram niż poprzednie. Czasem też właśnie jest takie... tutaj... Czasem też właśnie nie można za szybko przewinąć tego czasu, ponieważ wyskakuje takie powiadomienie. To jest jeszcze w sklepie. Przez chwilę myślałem, że w domu. Dobra, puszczę go sobie, żeby pojechał. To menu i przejdź na lewy górny róg. Wrócimy już sobie sami. Ale niech pojedzie sobie sam w tamtą stronę. 50 tysięcy dolarów mamy na koncie, elegancko. No bo tam płacę kilka tysięcy za... A miałem wam kurczę pokazać te finanse i chyba już normalnie nie zdążyłem. Ajajajajaj, kurczaczki. Przygód ze zbioru sprzedane maszyny. No to na odcinku było, nie? W styczniu. Kurde, lipa. Nie mam pokazać, co tam się działo w październiku, w listopadzie. To słabo. No to płacę już prawie 400 dolarów za utrzymanie ziemi. Coraz więcej mam tej ziemi. Dobra, lecimy sobie na farmę. Tu też jakiś ładny rzepaczek. Na dużym polu koło sklepu. Jest gotowy do zbioru. Idziemy w takim razie na farmę. No i zobaczymy, jak ten nowy header będzie się sprawował z tym kombajnem. Miejmy nadzieję, że dobrze. To jeszcze kwitnie rzepak. Także jak widzicie właśnie, już powinien być gotowy do zbioru, ale musimy jeszcze kilka minut poczekać, ponieważ jeszcze się nie pozmieniały te wszystkie niestety rośliny do tej fazy. Dobra, Janusz sobie jedzie elegancko. Myślę, że jeszcze w drodze powrotnej po napełnieniu go, równie tylko 50 tysięcy na koncie, elegancko, zajedziemy sobie jeszcze na tam też rośnie. Zajedziemy sobie jeszcze na stację benzynową. Ponieważ sporo ten John Deere pracuje, tak samo jak Deutsch Farm. Tutaj też by się może przydało napełnić środek kwastobójczy, nie? Czy na razie nie? Nie, dobra, to już sobie pojadę poza odcinkiem, jak opróżnię cały, bo tu jest 1200 litrów chyba pojemności. Chociaż teoretycznie się doczepia z przodu ten zbiornik. No, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie ma za bardzo znaczenia. Tutaj też można kupić właśnie herbicydy, aczkolwiek pokazywałem wam, że to jest droższe. Dobra. Możemy też tu sobie podjechać i nakarmić te kury. 300 litrów. Po przednięciu 2 miesięcy zjadły. Dobra, to za chwilę. Ten tu już też dojeżdża sobie za chwilę. W takim razie kombajnem sobie. Już zapnijmy header i podjedźmy. W 20 chyba nie robiłem takich. Kurczaczki. Czy on sam się kurde nie podpina, tylko trzeba klinąć albo właśnie tam kombinować takie rzeczy. W 20 chyba nie próbowałem takich rzeczy właśnie, nieoryginalnych headerów. Rzadki jest ten rzepak, jak jeszcze rośnie, nie? Także takich rzeczy nie robiłem, aczkolwiek jeden z widzów
Nie wiem, czy mogę uwierzyć. Mówił, że nie da się, że nie działał ten header. To z tego co widziałem, działa to. Więc nie wiem, jak to jest w poprzednim farmingu, ale tutaj powinno śmigać. Dobra. Także jeszcze musimy chwilę poczekać. Jak widzicie, właśnie tak wiem. A też ostatnio kilka minut trzeba poczekać, nawet po takim przewijaniu. Szybkim. O. Zmienia się. Zmienia się wreszcie. No i idzie tak falami tutaj. Ten wzrost. Szczególnie na piące widać, jak tam od góry idzie. Powoli się zmienia to wszystko. Dobra, tutaj śmiga. Tutaj śmiga, także ogólnie jest chyba okej, nie? Niech leci. No i 10 na godzinę. Prawie drugie tyle szerokości. Tam było 6, tu jest prawie 11. Elegancko. Pod górki może być gorzej. Dobra. Dojechał tutaj już John Deere. Napełnimy go sobie. No i zjedziemy sobie na farmę. Po drodze jeszcze zajeżdżając na stację benzynową. Napełniamy sobie nawóz. Cały silnik praktycznie. Także kilka tysięcy pójdzie. No i nasiona. Prawie 4000 dolarów. Ale i tak przy rzepaku. Starcza tych nasion długo. Dosyć. I 1300 dolarów za nasiona. Dobra, także lecimy. Lecimy pod górę, znowu to jakieś redukcje. No, my nie, chyba nie będziemy zajeżdżać nim. Myślę, że nie ma tragedii. A, chyba zostawiłem jeszcze wyłączony ruch drogowy. Dokładnie. Dlatego tak to się mało dzieje. Bo tam się zatrzymywali przy kurach. Przez to, że tam szczepa trochę wystawała i oni się zatrzymywali. Tutaj z innymi jakieś tam są przetwórstwa chyba. No i dobra, tu mamy biogazownię. A na stację paliw musimy jeszcze chyba za tym polem z bawełną podjechać. I dopiero będziemy sobie mogli zatankować tego sprzęta. 20% paliwa. Czyli 1/5. Sporo spalił, nie? Aczkolwiek też myślę, że już z kilkanaście godzin na przejeżdżone. Także w sumie i tak nie ma tragedii z tym spalaniem. Ale długi wąż. Zobaczymy w pojazdach John Deere. No, 12 godzin ponad. 67 miesięcy ma. Także całkiem sporo. O, tu kilkaset dolarów. Kilkaset dolarów zapłacimy. Za to. No i dobra, lecimy z tym silnikiem puszczać go, bo teraz to już chyba nie dogoni tego kombajnu, nie? Wtedy tam trochę taką samą miał szerokość. Ten silnik właśnie 6-metrowy. Co kombajn. Tu on miał dodatkowo oprócz siania kultywację i nawożenie. Więc był całkiem spoko. Tu sobie w lewo skręcimy i tam na końcu dopuścimy. No kurde, już kończy pierwsze pole. Nieźle. Tam jest pole, tam pod górę też ciśnie, widzę. Pod górę też tu ciśnie, chociaż tu chyba nie masz takiej tragedii nawet z górką, nie? Nie ma aż takiego krzywego terenu podjazdu. Na drugiej mapie jest gorzej, wydaje mi się. No jeszcze w tą sprawę ma ogarnięte. Fajnie, że też tu nie zrobił żadnego mijaka, bo też tu czasem tutaj bywa. No i dobra. Niech śmiga, no będzie miał ciężko dogonić. A go już. Tu widzę, że jakiś omijaczek powstał. A, bo nie. Bo nie wyciąłem mu chyba tutaj poprzeczniaka. I widzicie. Kawałeczek, ale zostawił. Przeważnie tu właśnie koło tego drzewa wycinałem. Jak też było widać w poprzednich odcinkach.
No i dobra, coś takiego. Całkiem szybko się napełnia. Tu mam jeszcze tego sprinta. Tu jest rozsiewa, czyli przyczepki. W sumie niech sobie zostanie na razie ten zestaw. No i dwie przyczepy też się przydadzą. Na jedną to już tu nawet te trzy pola moje początkowe nie wejdą. A nie wyjdzie, że na te z tych trzech pól. Na jedną przyczepę, także... Także elegancko. Tu raczej będę musiał podjeżdżać dopiero jak się zatrzyma jakoś pod kątem. Chyba, żebym odpinał header, jakoś nie wiem. Jak to robić, no bo to będzie dziura za krótka, to na pewno. Zobaczymy, jak to sobie poradzi. Nawet to chyba przejdzie na kolejne pole, wydaje mi się. Jak tam pod górę? A ciśnie, kurczę, dojczwar. W ogóle nie czuć, tylko tej Somy tam nie wciągaj, halo. Somy nie wciągaj. Nieelegancko. No i spoczko. Same czwórki były jeszcze przed chwilą na stanie kąta. Chyba teraz sobie ewentualnie wysypiemy. Chyba nie zaszkodzi, nie? Ten dopiero trzeci przejazd, to też on jaka nie zrobił. No i fajnie, no i fajnie. A, to miał chyba chęć jeszcze gdzieś jechać. Ale na razie panie starczy. Jakoś tak trzeba pod kątem. Chociaż powiem szczerze, że nawet ta rura minimalnie wystaje zza headera. Nie wiem, czy na tyle wystarczająco, żeby można było odbierać w trakcie jazdy od niego, żeby go tam nie blokować i żeby sypał się. No ale się ukaże. No i dobra, kolejne pole. A tutaj powiem szczerze, że jak go puszczam od tej strony, to z tamtej strony potrafi zostawiać się jakiś tam umijak. Tym wąskim jeszcze jak go puszczałem. Tutaj zobaczymy, jak to wyjdzie. No bo tamtym powiem szczerze, na styk to były te pola nawet w miarę wymiarowe. 6-metrowe na styk było tym siewnikiem. Kombajnem chyba zostawało tam taki wąski pasek na pół chyba ostatni. Ale tu w miarę spoko wychodziło. 6-metrowym. Także było ok, to też takie było niepełno ostatni przejazd chyba. Dobra. Także generalnie powoli będziemy kończyć odcinek, nie? Bo już mamy ponad 28 minut. Ja tu sobie będę śmigał na tych polach z pracownikami. No i zobaczymy się następnym razem. Widzieliście już, jak to wygląda. Na kombajn właśnie i na siewnik puszczam przeważnie pracowników, chociaż teraz już jak kombajn ma większy header, to może sobie będę sam śmigał. Pomyślimy, zobaczymy. No nieźle. Później ten zaczął, ale nieźle. Ten tu jeszcze przed połową jest, tamten już na kolejnym polu. A następne pole będzie chyba to, które tutaj sobie upatrzyłem. Bawełna na nim rośnie. Ile kosztuje jeden sprzęt do bawełny? Nie planuję go na razie kupować, ale prawie 500 000, no. Trochę tutaj tego trzeba. A ten siewnik, jakbym zobaczył sobie, ile ma pojemności? 4000 litrów. Nasiona i nawóz łącznie. 9 ton. Dobra. Ogólnie się rzepak, ten siewnik cały napełniony powinien starczyć na te wszystkie pola. Od jednego do piątki. Tu się jeszcze nie zdążyło zaktualizować, dobra. Piątka potrzebuje jeszcze 2 miesiące. No ale chyba dopiero jak sobie wszystkie tutaj pola 4, te pierwsze, zasiejemy, to i przewiniemy kolejne 2 miesiące do piątki. Chociaż wolę chyba te pola sobie raczej. Tak się zastanawiam, czy te pola sobie wyrównać, czyli przewinąć 6 miesięcy i żeby urosło to, co 4 miesiące potrzebuje i tamto od razu. Czyli po prostu po zasianiu piątki, a teraz jak zasieję tą 1, 2, 3, 4, przewinę 2 miesiące, zrobię piątkę.
Znaczy w sumie nawet nie tyle przewinę 2 miesiące, co mogę od razu po tych pierwszych 4 polach przewinąć 6 miesięcy. I wtedy sobie wyrównam i to 1, 2, 3, 4 będzie znowu do zbioru. Oraz piątka będzie też w tej samej fazie co te 4 pola pozostałe. Nie wiem właśnie, czy tego, czegoś takiego nie zrobić. No ale spoko, spoko. Także ja będę kończył odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli się podobał, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Zostawcie komentarz, jak wam się podobał ten odcinek. No i łapeczka w górę, jeśli się podobało, to już chyba mówiłem. Także dzięki, miłego dnia wam życzę. Zapraszam na kolejne odcinki, no i do następnego. Trzymajcie się, pa pa.